Siemanko, siemanko, z tej strony Dziadek Marek. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. Gramy FS22. Oczywiście na mapie Hof Bergmann. Aktualnie na wersji 1.3.0.1. Wziąłem sobie kontrakt. Będziemy żniwować jęczmień. Mam czas zatrzymany, bo to jest sierpień teraz i to jest ostatni dzień, który mogę zebrać u mnie w stadzie wiśnie, więc muszę wyzerować czas. Zrobimy ten kontrakt. Może zrobię live'a z tego właśnie. Wieczór jest, 18:40, zatrzymany czas. Teraz tak wiecie, słońce świeci, bo świeci jeszcze. Oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania. No i zostawiam wam sekcję komentarzy pod filmem. Będziemy na pole, zaraz zobaczymy jakie. Mi się chyba wydaje, że są dźwięki za głośno maszyn. Było tutaj czy gdzie? Nie, tu. Dobra, idziemy na 50. Teraz tak, jeszcze mapka właśnie, gdzie to jest, gdzie to było właśnie, muszę zobaczyć te kontrakty. 44 pole, właśnie jęczmień. Tutaj, dobra, to obok pojedziemy w winnicy. I tak jakby tutaj na drugie gospodarstwo, tu mam produkcję skór. No dobra, to akurat tam w tą stronę. No i tu właśnie mam swój sad z wiśniami i patrzcie. Widzicie? To jest ostatni dzień. Na pola 34 i 36 rośnie jeszcze. Tutaj mam zebrane 10, 12, 7 i 2, 3, 5, 6. Tu na tych 4 polach miałem rzepak i 400 000 ton mam w binach, wyobraźcie sobie. Patrzcie, rzepak 404 000 litrów. Tylko że z tym, że tam było 30 albo 40, niecałe 39 000 już było, nie? Poprzedniego czasu. I teraz owiec doszedł, bo muciłem też na dwóch kontraktach. I wpadło tutaj z 30. Z 3, czekaj, 30. Z 15 000 litrów kontraktów. Także grubo jest, a tutaj właśnie jest pokazane wiśnie, widzicie? Ja jestem tutaj w ostatnim, bo jeszcze jak przejdzie, to już zaczyna się wrzesień, nie? Ja myślę, nie? I nie będę mógł zebrać już, nie? I wiśni. A powiem wam, tam fajna akcja jest, nie? Z tymi wiśniami, to się fajnie zbiera. Kurde, muszę jechać główną. Dziadek byś sobie kupił ten wózek, a nie tym HDR-em pojedziesz, ale on ma 5,5 metra wielką. Aż on taki długi nie jest. Gdzie się da, to będę zjeżdżał, więc niż razem z nami. Wasze pole poprawy jest już przygotowane, są pola pod siewy, ale jeszcze nie są nawożone, bo pasty będą rosły. Jak już będzie wrzesień, to będą kwasty na tych polach, nie? Próbowałem ten, jak to się mówi, no, wymuszający oprys zrobić, ale on nie działa. Na precyzyjnym tutaj, nie wiem, czy to zmienione jest, czy coś. Jest po prostu opryskiwał, ale mi ten oprysk nie ubywał. Także Courseplaya tam wywaliłem, nie? Chyba, że ja coś źle tam ustawiłem, nie wiem. No i co zrobimy przy okazji kurs, nie? Bo ja sobie teraz ostatnio robię kursy do Autodrive'a, do pól, gdzie robię kontrakty. Kurde, wszyscy się wściekli, czy co? No mogę sobie do pola dojechać. To po lewej stronie moja winnica. Mam połączone te dwa poletka. Poletka, pole, nie? Można tak powiedzieć. No i we wrześniu, nie, w październiku jest chyba zbiór. Ile było? Pod koniec października, chyba się wydaje. To się udzieli samochody. Ale cóż, no muszę sobie kupić, wiecie, ale ja zawsze zapomnę tego wózka kupić, nie? Nie jest strasznie taki szeroki ten header, znaczy to umieszczę, nie? Trochę w prawo odbije i wiecie, przejedzie, tylko najgorzej jak, bo ja mam ustawione, że nie pracownicy, czyli Courseplay i Autodrive nie uzupełniają paliwa, nie? Jak się paliwo kończy w kombajnie, to kombajn sam jedzie, nie? Na CPN, nie? A żeby tam mógł jechać, to on nie odczepia sobie headera, nie? Nie odłącza. I z tym headerem jedzie, kurwa, nie? Jak ja już wiem, że jest na przykład mało paliwa w kombajnie i będę wiedział, że on pojedzie, to od razu ruch ręczny trzeba wyłączyć, nie? Żeby on sobie jechał, tak wiecie, na luzaku. Ale też jest, trochę mam źle zrobiony punkt przy CPN-ie, bo ja mam punkty ustawione, że normalnie ciągniki się zatankują na przykład, no ale kombajn przyjedzie tu z headerem, a header jest szeroki i on zawadza o murek, kurde, nie? Dystrybutora tam, nie? Wiecie, nie? Leć, paciuloku. I taki to jest właśnie szkop. To tu pole jest już rośnie. Małe do pole jest, ale co? No tu chyba wjazd. A czy wjazd jest? Sorry, mate. Ty się tam łeb trąbi. O, co powiedziałem? Że z tamtej strony. No, coś tam, nie? Myślę. Ciekawe, czy przez ten las bym tam przejechał do mnie, na pewno. No to nie jest droga. Dobra, tylko tak ustawimy. Okej. Okay. Dobra. Czekajcie. To co odpalę. A sobie właśnie zapisuję kursy, nie? Okej, stwórz pracę i ty zaczniesz, przyjacielu, z tej strony. Dobra. Tutaj myślę, że... Czekajcie, jak ta mapa wygląda. Tu są drzewa. Dobra. Niech jest te trzy. Okej. I zaraz zapiszemy, to jest pole, jak to było? Pole? 44. Okej. Już będzie wiedział. Bo wiecie, ja sobie zaznaczam, nie? Potem ten, nie? Dobra, ty idź. Znaczy jedź. Ja się tabnę. Pociągnik. Tutaj patrzcie, jest w ogóle, kurde, akcja z ryb. Patrzcie, tu są bele z mojej łąki. 3 razy już skosiłem, nie? Ją. I tutaj jest ta trawa kondycjonowana, tak? Co z tego, że ona tu leży? Patrzcie. Tam jest takie coś fajne. Dali to po prostu, żeby nie lagowały bele, nie? Za dużo bel jest, nie? I to się nazywa tutaj Covered Bale Stack. I patrzcie na to. Patrzcie. Ja jak te budynki przestawiałem, bo ja przestawiałem, nie? I teraz patrzcie, ja tu mam kiszonka z całych roślin. I ten budynek, on stał tutaj i tu drugi był, nie? Ja zlikwidowałem ten jeden, bo był pusty. A te wszystkie bele, co tutaj są, ja miałem w tym tutaj, nie? Ale nie w tym, tylko w tym starym tutaj, nie? Tu były, nie? Ja je wszystkie wyciągnąłem tą przyczepą, ładnie sobie to poukładałem je. Przestawiłem ten budynek tam i chciałem te bele z powrotem włożyć tu. I ja ich kuźwa nie włożę, bo tu już gram teraz na Mace Plus i tych bel tutaj nie przyjmują. Całych roślin. Wyobraźcie sobie. No i szlak mnie jasny trafi, ale pieniądz będę miał z tego tutaj, nie? Wiecie, nie? No i chodzi o to, no że ja ich nie mogę to ani włożyć, jedynie sprzedać, nie? Tak samo tych nie mogę włożyć. I ja się muszę albo sam wykopię te tam w tych plikach, gdzie to jest, jak to się nazywa, żeby sobie, bo tam trawę można przechowywać, nie? Trawę i świeżą trawę, owszem, można przechowywać, ale nie można przechowywać trawy kondycjonowanej. Żeby po prostu sobie dopisać tą trawę kondycjonowaną, nie? Żeby mógł te bele tam wkładać sobie, nie? Ten. Bo co ja z tymi belami zrobię? No i... A gdzie jest mój ciągnik? No i chodzi o to, że jest nie fair, nie? A tu on stoi. Bo ja miałem kontrakt ostatni i tym zostawiłem. Dobra. No i wiecie o co chodzi, nie? Uj. Także wiecie, niby się fajnie, na Mace Plus się realnie gra, bo się więcej karmi zwierząt i wszystkiego trzeba robić, ale z drugiej strony, kurde, wszystko mi pokrzaniło tu, nie? Także pieniądz będzie, no dobra. Ale co z tego, jak ja nie mogę tamtych bel sobie włożyć, nie? I to głupio wygląda, że one tak leżą sobie, nie? Wiecie, pod nie dachem, albo chyba, że jakąś inną modyfikację sobie zrobię, wiecie. Ale tutaj wiecie, im mniej modyfikacji na Hof Bergmann, tym lepiej, nie? Kurde, gdzie, ale prosto. Po co mi takie tam te do przechowania tych bel, siloski takie fajne, jak one nie przyjmują tych bel z Mace Plus. Właśnie kurde, Jakby ktoś wiedział, albo ktoś umiał to przerobić, to chętnie bym skorzystał. Tego nie wiem, czy to jest w mapie, czy to jest osobna modyfikacja, bo teraz nie wiem właśnie, nie muszę zobaczyć, nie? Ale podejrzewam, to jest chyba osobna modyfikacja, nie? Tak myślę, nie? Bo trochę lipa, nie? Ranek szalony. Dobra, przestań. Jeszcze po psup przyjdziemy. I tu, obok sup i tu sup. No i tu staniemy sobie. Gdzie jest ten nasz kombajn? I tu jest. On do cofania jest, się bierze. Czy do wyładowania. Jedzie tu. Kurde. Dobrze, że stanąłem w odpowiednim czasie, bo mam tak ustawiony, nie? Albo, że jak ja podjadę, to on się zatrzyma, nie? Albo on przyjedzie do mnie, nie? No, jedzie do mnie. Z tego wynika. I mam też modyfikację na to, że pracownicy też wygniatają pola, nie? A tutaj jest jęczmień. Właśnie. Gdzie my to mamy wywozić? Tu do słodowni pewnie, co? Czekajcie, zobaczę. Nie. No, gdzie tu się pali coś? Nie mówcie, że taki kawał gdzieś będę tu musiał jechać gdzieś. Nie, no nic nie mruga. Tu. Do słodowni. No to pojedziemy, o, tu fajnie, no, mówiłem, przez ten las tu. Sorki. Przez las i cały czas prosto. Tego pola cały czas prosto, tak jak stoję. Cały czas prosto i w prawo. No i git, majonez. Tylko ja sobie teraz, no pojechał już? Ja sobie do tego pola wjazd zrobię. Tego, autodrive'a, nie? Zrobimy sobie tutaj kurs. Elegancko. Zobaczycie sobie, co robię. Okay. Tylko ten cholerny ruch tutaj jeździ, nie? Krzaczora, płot jedzie. A tak. Teraz sobie stąd zacznę kurs. Włączymy sobie tego. Nie to. I nagramy sobie kurs. Jedziemy, nagrywamy. I skręcimy sobie. Dobra, zapiszemy pole 44. Ok. 44. Okay. Jedziemy dalej. Tam do głównej. Bez ten lasek właśnie. Bez kabiny pojedziemy sobie. To nieważne jaką prędkością ja jadę, nie to wiecie to. On i tak tam ma ustawione, że ma tylko 30 na godzinę jechać, nie? To się nawet fajnie jedzie. Taki skrót jest. Dobra, tu jest główna ulica. Są znaki, punkty. Okej. Może trochę dalej. Dobra. I teraz zapiszemy, znaczy nie zapiszemy, tylko teraz przestańmy nagrywać, wyjdźmy i teraz zrobimy połączenia, żeby kurde nic nie jeździło, nie? Dobra, kurde, tak stanę, a co tam? Dobra, i teraz tak, tutaj jest wyjazd, czyli tu musimy skręcić, żeby tu był wyjazd, tak? Czyli klikamy lewym przyciskiem myszy, raz. Naduszamy prawym przyciskiem myszy i trzymamy. I scrollem robimy sobie wjazd, nie? Co nam to tak krzywo wyszło? Co do mnie tu tak wyjść, jak ja bym chciał. To jest dół taki, wiecie? No to nic. Być tak. Dobra. Czekajcie, ja to źle robię. Ja nie mogę tutaj dać. Nie, nie, ja źle robię. Wy nie mówicie mi. Ja muszę wyjechać tu. O. Mam to zaznaczone, czy nie? No nie mam, bo kurde, czekajcie, gdzie motam. Tu i teraz. Dobra, jest. Teraz stąd. Żeby wyłączyć. Stąd dotąd. No jest wszystko. Jest wjazd, wyjazd stąd jest i tam, i jest tutaj, tak? Teraz musimy zrobić jeszcze, jak już tu jesteśmy. Czekajcie, to trochę krzywo wyszło. Jest. Ale to tam palicho. Może się tu poprzestawić trochę, nie? Dobra. Bądźmy tak z tym dokładnie, on tak będzie wiedział jak jechać, nie? Teraz tak, my musimy nagrać kurs z powrotem tu. Ale ja bym to mógł zrobić właśnie... Czekaj, cofniemy trochę. I tu będziemy musieli pamiętać, nie? Dobra. Jedziemy. Bo ja nie mam zaznaczone, bo to się zaznacza, żeby zrobić dwukierunkową. Ja to potem się muszę nauczyć tego, nie? Żeby tu, na przykład teraz jak jadę tą polną drogą, żeby nie było tyle, wiecie, nie? Punktów. On i tak będzie wiedział, że tu jechać trzeba, nie? Bo będzie, że tylko to głupio wygląda, jak po prostu jest ten, nie? Żeby po prostu dwustronną zrobić, nie? Drogę, kierunek dwustronny, nie? I będzie tylko jedna linia, nie? Ale będą strzałki szły i w prawo, i w lewo, nie? Znaczy do przodu, i do tyłu. Ale póki co, to jedziemy tak. Przy okazji, nie? Komboj sobie tam kosi, a my sobie to nagrywamy, nie? Ale czy fajnie tu jedzie przez ten lasek, oj! Potem pojedziemy prosto teraz. I tutaj też musimy połączyć, nie? Bo nie mamy połączenia, nie? I cofnąć trochę. Dobra. Dobra, i zatrzymamy. I teraz tak. Kombajn musi być rozładowany pierw, dobra. Kurde, teraz za późno, on tu nie przyjedzie. Stoi z rurą wyciągnięty, dobra. To i tak. Ale pamiętajcie, ja zapomniałem, patrzcie, bo on tu... Jak ja zacząłem nagrywać, nie? Jak kliknę nagraj, on wtedy Courseplay wariuje, nie? On gubi ten... Ale te omijaki tam porobię potem, nie? Bo on wtedy, wiecie, jak ja kliknę, to ja coś robię, bo a Courseplay i no Courseplay i ten Autodrive, oni są połączeni ze sobą, nie? Oni współpracują ogólnie, nie? No i najlepiej to robić właśnie z przyczepą jakąś, nie? Będziemy te linie tam dołączyć. Zapomniałem, że ja wygniatem, a tu zboże się liczy. I tutaj też możemy dać. Czekajcie, czy ja to ogarnę? Powinienem. I teraz możemy to jeszcze ogarnąć w ten sposób, że damy stąd dotąd, żeby jak ja nie zaznaczę mu, że ma jechać do pola 44, to on pojedzie gdzie indziej, nie? Prosto, on tu nie będzie skręcał, nie? Jeszcze muszę zrobić z tamtej strony też taki wjazd, właśnie tutaj do tego pola później będzie, nie? Robię. Dobra, ale teraz idziemy tam. Tutaj jest skrzyżowanie zrobić. Nie, że tak powiem. Tu staniemy obok, żebyśmy cię widzieli. Patrzymy, jak idą strzałki, nie? Żebyśmy się nie pomylili, nie? Czyli tu idą strzałki w tą stronę, czyli wjazd. Czyli wjazd będzie stąd. Klikamy dotąd. I robimy wjazd tutaj na pole, nie? Słuchajcie, tylko wydłużę, tutaj tak. O, i to starczy, nie? Dobra. Teraz klikamy. Słuchajcie, sobie to przesunę, o i tak. To. I przesuwamy sobie tu. I teraz tak. Stąd. Tą przesuniemy. Kurde, musi tu zobaczyć. Dobra. Stąd. Klikamy dotąd. co? I co jest? A nie, to jest wyjazd. Sorry, mates. Okej. Jeszcze raz. Czyli stąd klikamy dotąd. Dobra, teraz kąt. Kurde, nie chcę tego łapać, no. Czekajcie. Stąd. Damy dotąd. I stąd. Kurde, muszę to. I stąd. Damy dotąd. Dobra, i jest wszystko porobione. Okej. Dobra. No. I tak to wygląda. Tak to się robi, powiem wam. Teraz możemy... No tam nie patrzcie na to, że oni się to... Bo to on będzie wiedział, że one się tu nie nakładają, nie? To jest... To wszystko dobrze zrobione, nie? Dobra, jest pole 44 i teraz możemy zrobić jeszcze pole, tutaj czekajcie na wrócę. Dobra. Teraz możemy stąd. Nie wiem, gdzie on zaznaczy, ale zupełnie nieważne. Zaznaczymy sobie... Czekajcie, gdzie on tutaj zaznaczył sobie. Którą linię zaznaczono. Dobrą, dobra, to stąd. Stąd. Nagramy. Tą stronę. Okej. I tu damy pole. Jakie to jest? Kurde, nie widzę stąd, jakie to pole jest. 39. Pole 39. Ok. I połączymy sobie tą drogą tutaj. Okay. Wyłączamy. Cofniemy. Dobra. Teraz musimy patrzeć, w którą stronę idą strzałki, żeby się kurde nie pomylić. Odsuniemy sobie, czyli do tego. Dobra. Czyli tu i tu. Dobra. I ten będzie wjeżdżał z tej strony, znaczy z tamtej strony i z tej strony, ale nie mamy mu dane, żeby jeszcze zrobić, żeby stamtąd przyjeżdżali też, żeby tutaj stawali, nie? A kombajn mnie goni, kuźwa. Kombajn mnie gonił. Ja pindole, a żeby matą. Patrzcie, kombaj mnie goni, on mnie gonił. I teraz sprawdzimy jeden tryk. Bo ja już mam kursy do słodowni zrobione, nie? Widzicie? Jest tu słodownia, nie? Jest 100%, tak? Czekajcie, ja obiadę, bo się pozabiję. I teraz patrzcie, czy on pojedzie, nie? Czekajcie. Dobra. Ale teraz ja bym musiał jeszcze tu pole mu zrobić. Pole tutaj jest takie 44. pole 44 i to jest jęczmień, nie? Jęczmień. Teraz zobaczymy, jakiego puszczę. Je pojedzie. Widzicie? Jedzie. I on pojedzie do słodowni teraz. Sam, nie? Ja nic nie kieruję teraz, nie? Mógłby jechać kąt inąd, ale ten teraz pojedzie, nie? Bo ja nie mam wszystkich linii porobionych, nie? Najważniejsze, że ruszył i on jedzie już, nie? Tam. I tam się na pewno wykipruje, bo ja sprawdzałem i to działa, nie? Tylko właśnie nie umiem zrobić, że teraz pojedzie jako tako i on przyjedzie z powrotem na to pole, bo mam pobór tutaj, nie? Ale jeszcze muszę wykminić. No tu taki ostry zapięty jest właśnie. Widzicie? I o tym ja mówię, nie? Że właśnie, że o to chodzi, że kurde, że nie mogą być te, nie? Najlepiej wyłączyć ruch uliczny, nie? Przy takich sytuacjach, tu, nie? Jak oni coś tu operują właśnie, nie? No ale też paliwo mi tu ten mruczy, nie? I on w takiej sytuacji, jak teraz jedzie i mu się skończy, będzie miał 5% paliwa, tylko mu zostanie, to on sam pojedzie się zatankować. I komunikat tylko mi wyskoczy, że ten taki tam kierowca pojechał na CPN, nie? No i tam muszę zmienić na CPN też szerokość, a przesunąć te punkty, nie? Żeby mógł kombajn jechać, nie? Bo według mnie kombajn powinien header odłożyć na polu, zostawić go w cholerę, nie? Zrzucić tam, gdzie ostatnio jest, cofnąć od headera, tylko że to jest zaawansowane, to takie wiecie, to dopiero może będzie takie coś, nie? Ale powinien tak zrobić, nie? Bo no nie kombajn z headerem się pojedzie zatankować. A już nie mówię, powinien zrzucić, no to akurat by ogarnęli moderzy na pewno, nie? No bo już nie wymagam, żeby jeszcze ten header odstawili na wózek, nie? Kurde, to by dopiero była akcja. I on pojedzie, ja wiem, gdzie on pojedzie. On tu skręci do winnicy i nawrócić. Bo ja nie mam tam, że w drugą stronę ma się zatrzymać, do pola dojechać, dlatego chyba. Czy nie? Nie, nie tam. Dobrze jedzie do słodowni, ale mógł tamtędy, gdzie indziej jechać, nie? I teraz w prawo tu skręci, nie? No tu też miałem porobione, nie? Do tych punktów, do skupu tutaj, nie? Tu moje pole, po lewej 10. I tu właśnie robiłem też kursy, nie? Tutaj właśnie, o, tutaj to wszystko jest porobione na tych polnych właśnie, nie? To jest po lewo, do mnie się jedzie na gospodarstwo. A gdzie on jedzie, to naprawdę nie wiem, bo słodownia, gdzie jest słodownia? Słodownia jest w ogóle... A on jedzie się chyba zatankować. Pierwsze, nie wiem. Bo ja nie wiem, czemu on tu jedzie w tą stronę, po co? Chyba zatankować jedzie, naprawdę. To trochę tam poczekamy, bo ja mu ustawiony taką modyfikację, że się długo tankuje. A kombajn to chyba z 15 minut, jak tam stał, nie? A ten rozładowany musi być, no ale on tam zgasi silnik, tam nic nie będzie, nie? Ja i tak mam czas, wiecie, nie? Zatrzymany, także pół biedy, nie? Bo jak robiłem wjazdy na to drugie gospodarstwo, wszędzie, nie? Masakra, nie? Ale fajnie to wygląda, to wszystko, jak się wszystko poustawiacie sobie, nie? To wszystko fajnie jeździ, nie? No i on się teraz idzie sam zatankować, ja go nie wysyłałem na żaden CPN, patrzcie, ja nie mam tam napisane CPN. Ale ogólnie mam, nie? Tutaj zrobiony punkt, bo musi być, bo on wtedy będzie jechać, nie? No i właśnie, tu się biotankował. Ten ruch uliczny jest fajny, wiecie. jak wy kierujecie pojazdami, ciągnikami, nie? I ten, to jo, ale jak oni jeżdżą, jeszcze nie daj Boże z dwoma przyczepami, no to, no bo tak jak mówię, kombajn to masakra, nie? O, i tutaj ja mam za wąsko, patrzcie, on wiedzie, nie? I już się tankuje na przykład, nie? Chociaż, patrzcie, gdzie on ma trigger, nie? Do zatrzymania się. Ale to można ustawić, ten trigger można ustawić sobie, w jakiej odległości, nie? On już tankuje, nie? I patrzcie, mi pieniądze uciekają, nie? I tankuje go powolutku, nie? Bo to w ustawieniach się chyba ustawia. Czekajcie, ciągnik. Gdzie to tu jest? Tu nie. Tu też nie. O, widzicie tutaj. Maksymalna odległość od triggerów. Ja mam 10 metrów. A z tego względu, bo ja mam w winnicy, żeby mi wino ten zaciągał do beczki i tam za cholerę nie mogłem ustawić triggera, bo jest w środku ten trigger, kurde, w szopie takiej, nie? I on mi ten trigger, to kółka, te czerwone mi tam skakały po kurde sufitach, nie? I dlatego ja mam 10 metrów, nie? Ale to można sobie ustawić jak ten, jak tu sobie ustawiacie cokolwiek, nie? No i 50% wynagrodzenia ma kierowca, nie? I ten, jak ustawiacie sobie, to jak coś tu przestawiacie sobie, czy coś, to musicie koniecznie zapisać, nie? No i chodzi o to, czekajcie, o, że ja tutaj, kurde, no, weźcie, no patrz, że ja, żeby wiecie, żeby kombajn tu mógł tankować, nie? Bo on i tak zajarzy, nie? O! I tak to będzie, w moim myśle. Słuchajcie. Hmm. Okej. Okay. Tu jeszcze ten. O. I on teraz skręci, nie? Patrzcie, cały czas on tankuje, nie? I tego też tu przestawię. Spod kół. Tak, i teraz sorry, kombajn powinien wjechać tutaj na szerokość, z headerem nawet, nie? Tak myślę. No bo on stał headerem tu przed tym, jak on ciągnie stoi tutaj, to on się to tankował. Ale jak ruszył, to przyzwonił w te dystrybutory, nie? Kurde, nie, to nic nie rób tu. Dobra, zobaczymy. Teraz pojedzie. No, powinno być dobrze. Patrzcie, jak długo ciągnik on tankuje, nie? A kombajn? Kurde, ale wiecie co? Ta modyfikacja tylko działa na tym CPN-ie, bo ja mam takie beczki postawione u mnie na gospie, nie? No to tam on tam raz, dwa tankuje normalnie, nie? No i tak samo, widzicie? Tu on przyrżnął w ten płot, kombajn, nie? To jest płot, nie? Też tym headerem przyrżnął, nie? No i się zatankował. Ładnie. I teraz on do tej słodowni pojedzie, cholernej, nie? Tak samo widzicie, header tutaj po tych samochodach, on wszędzie czarnie, jak jechał kombajn tutaj. Przejechał normalnie, ale po nich tam trzaskał, nie? Lusterka wszystkie pourywane były, nie? I ten znak też skoszony był, nie? To jest właśnie niedobrze, nie? Że ten... Bo za wąsko są tutaj... Jest... No nie jest za wąsko, bo ciągnik tu przejedzie i tu nie. Ale w sensie, że za wąsko dla kombajnu, nie? Tak z headerem oczywiście jechał, nie? Bo tak jak mówię, ten header powinien zostawiony być na polu, nie? Wtedy tak, nie? Wtedy kombajn normalnie jedzie, na luzie przejedzie, nie? No i tak sobie te punkty powolutku sobie robię, nie? Mam tego tu od cholery, tych wszystkich tych pierdołów tu. Patrzcie. No, teraz te pola dochodzą, dopisuję sobie właśnie wszystkie, nie? Produkcja z kurczy. No na przykład jestem na gospodarstwie, tutaj, tam, nie? U siebie. I na przykład karmię zwierzęta, kury czy tam coś, nie? Ale... O, gdzieś to polną drogą pojedzie. Na skróty, czyli sobie jedzie. Szybciej sobie kierunek obrał, nie? No. I normalnie... Ja sobie kury karmię, a na przykład ciągnik mogę puścić z gospodarstwa, żeby na przykład jechał mi mleko sprzedać, nie? No. No i tak to się dzieje tu, nie? No ale to może płacę za to tam coś, nie? 50% mają wynagrodzenie, ale się nie muszę jeździć i on już jedzie tam, nie? I na przykład mleko z obory tam na przykład 2-3 razy wywiezie mi, 3 kursy zrobi i sprawa załatwiona, a ja co inne robię już, nie? To jest takie udogodnienie, nie? No tylko żeby to wszystko ładnie działało, to musicie, no, dopracować to wszystko, nie? Tak samo musicie, ja nie wiem, nie? Ja tam z ruchem ulicznym gram normalnie, jak ciągniki puszczam, ale no teraz teraz żniwa są, no to już tak nie bardzo z tymi ciągnikami, bo kombajn on dużo pali na polu, bo ja mam wysokie spalanie ustawione, to wiecie, nie? To on też chce jechać, chce tankować się, nie? No i tutaj macie prędkość, 15 na polu ma jechać, a 30 on tutaj jedzie, nie? Po drogach, nie? I tam sobie możecie ustawić właśnie w tam ustawieniach, że prędkość skrętu, nie? No teraz on szedł też jak dzik, nie? I te ustawienia, one nie działają na wszystkie ciągniki. Każdy indywidualny pojazd ma swoje ustawienia, a czy każdy indywidualny ciągnik, nie? Na przykład wejdę do innego ciągnika i on nie będzie miał tak samo ustawione, nie? Tutaj wszystkiego, nie? To musicie to wszystko ustawiać od początku, nie? Że na przykład, o, koguty mu się świecą jak jedzie, nie? Że ma włączone koguty, że kierunkowskazy będzie włączał, jak jest zakręt, nie? Czy coś, nie? No i tu ostatnio muciłem tutaj. Tu był ten owiec tutaj był. Też małe pole, ale co? Miałem 2800 ileś tam litrów, nie? Zostało mi z tego kontraktu, nie? No i teraz on tu jedzie, nie? Ładnie, pięknie. Tu jest słodownia, nie? Patrzcie. I jechał się pierw zatankować, bo by tu nie dojechał. No. Tak stwierdził. No i tu się ten opróżnił. No. Teraz ciekawe, czy on tam pojedzie do tego pola, bo ja jestem ciekaw, bo tu mam ustawione razy 2, ale właśnie nie wiem, czy on pojedzie stąd, nie? Czy ja coś mam, w tym czynniku też trzeba coś ustawić innego, nie? Bo on może tak, że tylko tu przyjedzie i koniec, nie? Nie, jedzie. No tam on kierunki włącza, bo to tak jest. Wiadomo, że tu nie ma drogi, czy zależy od tego, po prostu mają, nie? Że te modyfikacje tak ma, że jak robi skręt, tam ileś procent ma skrętu, to kierunki włącza, nie? Ale co to tam, bo to mi nie przeszkadza, nie? Ważne, że ustawia te kierunki. No ale tu też mam te znaki, nie? Patrzcie, porobione. Tutaj pole 25, nie? Tu stanie, wszystko jedzie, nie? Tu wyjeżdża, jedzie dalej sobie, nie? I wjeżdża, nie? Zobaczymy, gdzie on pojedzie, jak on pojedzie. Ja podejrzewam, że on skręci przez ten lasek, nie? Tak jak ja jechałem, robiłem te kursy, czyli tutaj w lewo zaraz skręci, powinien skręcić, nie? Ale czy skręci, to nie wiem, nie? On takie momenty ma, że wiecie, że on się boi trochę, jak jakieś zakręty są ostrzejsze, czy jakieś górki, to zwalnia sami, nie? Nie pojechał tędy na skróty. On jednak gówno jedzie. A bo tam chyba ja nie mam tego dane. No jak to się nazywa? No wjazdu do tego pola, nie? A i dlatego on pojedzie tą normalną drogą, bo tak jak ja mówię, ja mam wjazd z jednej strony robiony do pola, ale muszę zrobić jeszcze wjazd z drugiej strony. Że z drugiej strony, na przykład teraz jak jedzie, nie? Z tej strony, a ja mam tylko, że z lewej strony jak wjeżdżę, nie? Znaczy na prawo ręce, nie? A nie, dobrze jedzie, bo to jest jednak kawa, ale no niedobrze, no bo tamtędy mógł jechać. On jedzie tęd. Czekajcie, to wyłączy. No. On jedzie tąd. Czyli w koło pojedzie. Nie wiem, po co on tak jedzie. Patrzcie, on pojedzie tu i tu. A on powinien jechać tu od razu. Ale nie pojedzie, bo tak jak ja mówię, bo nie ma stąd wjazd na pole po lewej stronie zrobiony, tak, nie? W tą stronę i zatrzymać się ma, nie? On ma tylko w tą stronę, nie? No o to chodzi. Dlatego ja sobie muszę przypisać sobie muszę te, jak to się nazywa? Przypisać sobie guzik trzeba, żeby robić dwustronną, kierunki dwustronne, nie? Wtedy tak. No, teraz on w lewo pojedzie, nie? Normalnie. No, najgorzej jest na tych zakrętach właśnie, nie? Jak tu ruch uliczny jest włączony, nie? To się idzie pozabijać, nie? No to jest 30 na godzinę on jedzie, nie? Taką prędkość ma, bo wiecie, mógłby jechać na całej kicie, nie? Ale wtedy jak on w zakręty wejdzie, to się pozabija, nie? To lepiej niech sobie jedzie powoli, a dokładnie, nie? Ważne, że dojedzie, o to chodzi, nie? Tylko, że że dojedzie, to dojedzie. Ale ciekawe, czy kombajn podjedzie, bo podejrzewam, że nie podjedzie, bo jak już kombajn stoi, że musi być rozładowany, to już tak fajnie nie będzie. Ja to muszę wszystko dopracować sobie, zobaczyć poradniki, jak to trzeba zrobić, żeby to synchronizowało się wszystko, nie? Bo tego już nie potrafię. Żeby na przykład teraz, żeby on znalazł kombajn, albo żeby kombajn go wezwał, o tak, nie? Wiem, że tak idzie zrobić na Courseplayu, nie? Ale na Autodrive nie wiem, jak to połączyć, żeby z Courseplajem to działało, nie? No i co, on sobie tam doklepie, nie? Tylko to wszystko dłużej trwa, nie? Jak tak jedzie wolno, nie? Wiadomo. On przez te jazdy, on miał ostatnio, jak grałem z nim tutaj w tym turniku, no to ostatnio co on wywoził też, aha, no z moich pól wywoził, nie, ale do Binu do mnie jeździł tylko, nie, no to miał 45 000, nie, a teraz ma 82 już, nie, a jeszcze go czekają siewy, no ale teraz kultywatorowo te 4 pola też, nie. też trochę zajęło, nie? No bo on właśnie robi takie orka, kultywacja, przyczepy i sieje, siewy robi i no z przyczepami jeździ, nie? Mój najmocniejszy ciągnik, nie? Także on tam resztę rzeczy nie robi, nie? No bo on 60 na godzinę jedzie, ale to z tego jak on 30 teraz jedzie, nie? Wiesz, wiecie, jak ja bym odwoził, to było co innego szybciej, nie? Chociaż teraz bym mógł odwozić, nie? Bo co, wcale do roboty, nie? No i on tu właśnie przyjechał, nie? Do tego pola, prawo skręci i on tu stanie i zatrzyma się i kombajn teraz powinien podjechać, ale kombajn, jak zwykle kombajn jest taki, o widzicie, otworzył dla kombajnu i kombajn ma go w dupie i nie przyjedzie tu. I tak to jest, patrzcie, bo on ma tam rurę wystawioną też, nie? No. On tu se zgasił silnik, patrzcie. Może się, nie wiem. I to na pewno idzie ustawić w kombajnie, żeby go tam wezwał, czy jakoś, ja nie wiem. Ale dobra, nie będziemy się tu motać. Także to działa, że ono odwiezie. Ja go tu zwolnię. I jedziemy sami. Bo kombajn już ma rurę wystawioną, to on już nie podjedzie sobie do nas. I jeszcze wjechał w Szkodę. No bo tak jak mówię, jak ja nagrywam, to on jeździ po tym, nie? Jedzie tak głupkowato jeździ, nie? A tutaj mówię, jeszcze trzeba zrobić właśnie z tej strony wjazdy, nie? Do każdego pola muszą być wjazdy z tej strony drogi i z tamtej strony drogi. Nie? Ale już tym zajmiemy się kiedy indziej, może na live to będę robił też. Ogarnę ten. Na razie skończmy to, co mamy tu skończyć. Mieć. Sorry, że przerwałem robotę. Już się zatrzymamy. Będę musiał wsiąść ten kombajn tu, bo porobić te omijaki, bo to jest moja wina, nie? Bo ja Courseplaya puściłem, i zacząłem tu grzebać w tym Autodrive'ie nagrywać, nie? A to się tam mota się, nie? Go zatrzymuje w tym czasie, nie? Jak włączę nagrywanie coś, to on go przylaguje mu, przylaguje kombajn i on zbacza z trasy wtedy, nie? Właśnie tak, ja tak dostawałem w głowę, co on tu robi, ten kombajn na tym polu, co on tak ma te omijaki porobione. A potem się zajarzyłem, że to przecież to jest moja wina, bo jak Courseplay chodzi, to lepiej tego nie robić, nie? Lepiej nagrywać, to sobie wiecie, jak nic nie pracuje, żaden Courseplay nic nie robi, nie? Żadnych prac nie wykonuje na polu. Ale ja to wiem i jeszcze zrobiłem to matą ze mną. I chciałem wam pokazać. No ci się nic nie stało, co? To porobię tam sobie te, nie? Kurde, spadło mi. Dobra. Ja muszę włączyć ciągnik, żeby się odwrócić, zobaczyć gdzie on jest. To jest też bez sensu. Że nie można z widoku kamery przełączyć się do tyłu. Można się myszką obrócić, nie? Ja mam włączone, że na uwrociach on nie robi pokosu, a już jak robi rzędy, muci rzędy, nie? To wtedy robi pokos, nie? Dobra, ja wysiądę z tego ciągnika, bo on już będzie kończył. Kurwa, George, nie jedzie się tu wycegesować, bo on kończy. Jedzie się ten wyładować i skończy robotę. Ale gdzie ty skończysz, chłopie, ty? No, no skończy robotę zaraz chwilę. No właśnie. Bo te omijaki on myślał, że zrobi, nie? Ała. Dobra. To my to dokończymy. My sami to dokończymy. Raz, dwa. Dziękuję. Z przodu, nie było. Coś jest, takie małe dziadostwo, ale to wszystko nasze będzie, nie? Wiecie? No, leci do góry. I to jest takie głupie porobione teraz, bo jak ja bym tak u siebie miał na polu, to jak ja bym potem słomę zbierał, nie? Belował, to wszystko by zostały te omijaki takie, nie? Te zakręty, bo ciągnik by jeździł kursami normalnie prosto, nie? Takich zakrętów to on by tam nie wiedział, że to jest zrobione, nie? Patrzcie, ile tu można było omijaków, nie? To jest moja wina. Jak mówię, nie? No tutaj. Koniec. Kurde, nie to. Można powiedzieć, że jest praca zrobiona. Pojedziemy. Muszę sobie, wiecie co? Muszę sobie ten palu mi zaimplementować. Także wiecie, jakbym zjeżdżał z pola, nie? Pojadę kombajnem, a za mną ciągnik wyjechał. Teraz możemy jechać normalnie, bo ruch uliczny wyłączony. Będziemy teraz. No tak normalnie, on co tak wyjechał normalnie, nie? O, tak, nie? No to on tam troszkę tych samochodów muska, nie? Po lewej stronie, nie? Jak przejeżdżają, nie? No. Takie lekko ta mustarka urywa zawsze, nie? Ale tak mówię, nie? Ale wiecie. Ale lepiej jednak, żeby nic nie jeździło, które jak są żniwa, nie? I wtedy wiecie, się wy nie denerwujecie, nie? Że coś nie tak jest, nie? Czy też żadne monity wam nie wyskakują, wtedy nie wiecie. Nie? A uwalony, ale już ma 25 godzin. No wiecie, bym miał mniej, nie? Ale jak robię kontrakty, no to przybywa troszkę, nie? Tu wszystkie pojazdy się zatrzymują, nie? Z tego względu, że tu jest wyjazd z tego, nie? Z Winogron, od Winogron tam, nie? Dlatego ruch uliczny tak już ma zakodowane to. Autor zrobił tak, Andy, że zakodował tam, że mają się zatrzymywać tam, wiecie. Bo one patrzą, czy ja nie wyjeżdżam, nie? Że ktoś nie wyjeżdża, nie? Zwalniają, nie? Nie, że zwalniają, tylko się normalnie zatrzymują na chwilę, nie? Jesteśmy na gospie. Zostawię ciąg i ten kombajn, później go umyję. Albo jeszcze jakiś kontrakt sobie wezmę, ale to poza nagraniem. Albo zakończył ten odcinek za chwilkę. No live'a zrobię. Staram się zrobić, może jutro, czy jutro, dla was to nie wiadomo, kiedy będziecie to oglądać, to nie, że powiem jutro, nie, tylko, no, że chciał zrobić live'a z tego zbioru tych wiśni, nie, no tak powiem, nie? Sobie go zostawimy do umynięcia. Ok. Dobra. I się tabniemy do ciągnika. Ryby muszę tu wyłożyć z łódki. Kurde, to jest cholerę do roboty. Dobra. Palimy maszynę. Teraz musimy uważać. Musimy uważać, żeby kurde nie przedobrzyć, bo się będzie sprzedawać, nie? My chcemy dla nas coś, żeby skapnęło, nie? Widzieliście, jak znikały te ślady, bo one tam do jakiś czas mają być, nie? Mam ustawione na 400 chyba, nie? No maksymalnie, nie? Żeby były. Ale już tu długo nie jechałem, to już znikło. No i normalnie w tej słodowni on tu tędy powinien jechać z powrotem, tylko że ja tak mówię. Do tego pola tam nie ma zaznaczonych punktów, żeby z tej strony wjeżdżał, nie? Dlatego on stąd nie jechał, nie? No, jesteśmy na miejscu. Okej, teraz padł dziadek i naduszaj szybko i zatrzymyły. O. Już 1649, ale sprzedało się już tam 277. Tego się sprzedało, nie? 10% mi koń dał tylko. Co za chłop. Że za długo trwało. Torki. Dobra, to jedziemy na gospę. To binów tam wyrzucę. Znaczy opróżnię przyczepę i będę kończył ten odcinek. No, taką 63 na godzinę jedzie, nie? No ale też nie jest obciążony, nie? Co on tam ma? 1700 litrów, to jest tam nic, tona ileś, tona 600. No pojedziemy tą polną. Ale ja już mam wyczute, że z tej strony najlepiej jechać. Tak nie buja. No, tych drzewek tu. Trochę tam szasta, ale nie tak. Ups. Tu paliwo mam. Ja muszę ustawić, żeby oni tu przyjeżdżali się tankować, a nie na CPN. No swoje paliwo przecież, nie? Tam płatę. Tylko to trzeba zmienić, nie? Napisać tutaj, dać punkt, że tu jest CPN, nie? To trzeba zmienić tam. Tam ten punkt po prostu niech jest, tylko że ten punkt, gdzie pisze CPN, trzeba go zlikwidować, nie? I to wszystko. Dobra. Zamkniemy ten. A co to nie było? Dobra. No i cóż, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosiłbym o łapkę w górę. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Z tej strony Dziadek Marek, żegnam was. Czołem, trzymajcie się, żółwik dla was, pa.